Rozpoczęły się konsultacje społeczne na temat Polskiego Ładu. Porozumienie Jarosława Gowina ma zastrzeżenia wobec założeń podatkowych i zapowiada rozmowy z przedsiębiorcami. Chciałbym ogłosić rozpoczęcie szerokich konsultacji społecznych. Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Jarosław Gowin zainicjował konsultacje nad założeniami Polskiego Ładu. Będziemy dyskutować na forum bardzo ważnym, forum skupiającym i pracodawców, i związki zawodowe. Mam na myśli Radę Dialogu Społecznego. Odbędzie się także dyskusja z rzecznikiem i Radą Przedsiębiorców, która zrzesza prawie 300 organizacji. Polski Ład zakłada m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy, zniesienie odliczalnej składki zdrowotnej i nowy sposób rozliczania dla samozatrudnionych. I to te dwa ostatnie rozwiązania podważa wicepremier Jarosław Gowin. Wszyscy zakładamy, że wiedział, co podpisuje. Mówił wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Prezes porozumienia podkreśla jednak, że kwestie podatkowe wymagają dyskusji z przedsiębiorcami. Od początku uzgodniliśmy, że towarzyszyć będą temu ulgi dla klasy średniej. Według szacunków premiera Mateusza Morawieckiego osoby zarabiające do 12 tysięcy złotych brutto na umowie o pracę nie zapłacą wyższych podatków. Będziemy pracowali cały czas też nad tym, aby system podatkowy był jak najbardziej sprawiedliwy i Prawo i Sprawiedliwość tutaj bardzo mocno dokłada wszelkiej staranności, żeby on był tak ukształtowany, ten system, żeby motywował do pracy. Od tygodnia Prawo i Sprawiedliwość promuje program w całym kraju, dziś w województwie śląskim. Te filary, które zostały wskazane, mówiąc wprost, pokazują duży krok na inwestycje, na tworzenie nowych miejsc pracy. Gowin obawia się, że nowe rozwiązania uderzą w klasę średnią. Jego wizerunek to jest wizerunek polityka gospodarcza zainteresowanego gospodarką, takiego liberalnego w tym zakresie, więc w jakiś sposób próbuje dalej kreślić w ten, a nie inny sposób swój wizerunek. Tym niemniej oczywiście no to trochę dziwne, no bo rzeczywiście podpisał ten ład. Podkreśla profesor Mieczysław Ryba. Medioznawca Mariusz Sieraczkiewicz wskazuje, że po raz kolejny pomocna może okazać się opozycja. Kwestia tak naprawdę dotyczy tego, w jaki sposób rząd czy członkowie Prawa i Sprawiedliwości dogadają się zarówno ze swoimi koalicjantami, jak i na przykład, nie wiem, z Lewicą, z PSL-em, być może z częścią Koalicji Obywatelskiej. Kwestie podatkowe powinna poprzeć Lewica, choć także ma zastrzeżenia do obecnego kształtu Polskiego Ładu. Na kwocie wolnej od podatku zyskają emeryci i najmniej zarabiający, ale stracą samorządy, które utrzymują się z podatku PIT. Chcemy temu zaradzić i dlatego skierowaliśmy projekt ustawy zmieniającej proporcje podziału podatku dochodowego od osób fizycznych, tak, żeby, mówiąc w skrócie, 70% tych podatków było przeznaczonych na finansowanie potrzeb samorządów terytorialnych. Mówił poseł Lewicy Robert Kwiatkowski. Z kolei lider Polska 2050 Szymon Hołownia przekonywał, że potrzeba większych nakładów finansowych na służbę zdrowia, ale dopiero po usprawnieniu systemu. Poczekajmy na to, co Kaczyński rzeczywiście położy na stole. Na razie szczegóły nie są znane. W tym zakresie, nie zmieniającym tego ogólnego kierunku, jest pole do dyskusji. Jak rozumiem, również porozumienie tu swoje propozycje będzie składało. W ubiegłym tygodniu Gowin rozmawiał na temat podatków z premierem. Podwyżki miałyby ominąć pracowników z branży technologiczno-informatycznej oraz małych i średnich przedsiębiorców.